Witam, witam serdecznie. Chciałbym zaprezentować akurat po przeróbce, po przestawieniu akurat całego mechanizmu na inny statyw. Pokażę Wam coś więcej dla osób zainteresowanych. Otóż jest tutaj silnik 3 kW. Tak, żeby nie było, że akurat w tym pudełku akurat były jakieś czary mary. Tutaj jest silnik 1,5 kW, tu akurat jest 1,5 kW, tam jest generator 22 kW. I no i ten mechanizm, no schowany akurat dla tych akurat, dla niepoznaki. No i zobaczymy akurat, czy ciągnie, jak to w ogóle chodzi. W ogóle drugi kabel jest od tego. Robimy teraz tak, żeby podłączyć silnik 3 kW z generatora. On jest tutaj już przełączany, zaraz to zrobimy. Daje 230 W. Jest 56 Hz. No i zobaczcie teraz. Tutaj Wam pokazuję, że akurat generator akurat nie ciągnie akurat sam silnika. Teraz jeszcze pokażę Wam inny sposób, który niektórzy podpowiadali, daj drugi silnik, który będzie ciągnął, albo mniejszy. To tu odłączę. Jeszcze raz go rozbujamy. Zasilanie z domu jest, nie ma, tak? To jest wtyczka z drugiego silnika. Tak. Teraz wyłączamy silnik 3 kW. I nam siada silnik. A wyłączę go tutaj. Nawet nie warto go na rozruch go brać. No i tak jak pokazuję, tutaj żadnych tam połączeń dodatkowych nie ma. Dziękuję bardzo.